Siema, w dniu dzisiejszym dość ciekawa sprawa. Być może kiedyś słyszeliście o tym koncie, choć to konto ktoś nazywa Penguin, jak to możemy zobaczyć, nie jest niczym niesamowitym. Prawdę powiedziawszy, nie wyróżnia się jakoś bardzo, oprócz tego, że ma jeszcze Tradebana. I to by nie było niczym niesamowitym, gdyby nie to, co ten chłop naprawdę posiada w twoim ekwipunku. I żeby nie było, tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co chłop posiada i dostał bana. Posłuchajcie jeszcze chwilę. Chodzi o to, że chłop posiada naprawdę, naprawdę mocną kolekcję. Szczerze, patrząc chociażby tylko wyłącznie tego screena, myślę, że to jest luźno z bania. Szczerze, jestem przekonany. Więc tak to wygląda, że ta kolekcja jest naprawdę potężna. Jest to konto, które otrzymało bana, Tradebana właśnie dawno, dawno temu. I coś, co jest bardzo ciekawe i interesujące, jak to możemy zobaczyć, ten ban kończy się 17 marca 2024 roku. Czyli jak to możemy zobaczyć, już za niedługo, bo jakby na to nie patrzeć, za około miesiąc. I warto sobie powiedzieć o tym, że to może być dla nas dość, dość ciekawe. Co należy powiedzieć, to to, że ziomek ma Tradebana na chwilę obecną. Co za tym idzie, jest duża szansa, że ten Tradeban się utrzyma. Dlaczego? Dlatego, bo tutaj ma tak na dobrą sprawę, że kończy mu się ban na Community Market, czyli na po prostu rynek Steam. Kończy mu się wtedy. No tylko fajnie, że kończy się ban na Next Team, tylko że tutaj mam takie przedmioty, które na Next Team po prostu kuźwa nie wejdą, no nie? W sensie, okej, można by je sprzedać, ale będzie quick sell wszechczasów. Więc jeżeli chłop to nagle opyli, to ile można po prostu za to wyciągnąć na rynku, no to będzie trochę ciężko. Ale może się też okazać, że nie będzie po prostu innej opcji i to nigdy w żaden sposób nie wyjdzie z tego ekwipunku, dlatego, bo Tradeban będzie albo to przedłużony, albo Tradeban się po prostu utrzyma. Tutaj jest tylko i wyłącznie informacja o tym, że ban na Community Market trwa do tego. Co będzie dalej? Ciężko powiedzieć, oni tutaj napisali, że no ciężko powiedzieć, tak dalej, i tak dalej. Coś, co należy powiedzieć o tym koncie, to z tego, co mnie doszły słuchy, było on one niejednokrotnie, tylko wielokrotnie, nawet publicznie, w sensie po prostu była o tym publiczna informacja, było sprzedawane i przychodziło z rąk do rąk, więc najprawdopodobniej ten właściwy właściciel, który dostał bana na tym to właśnie koncie, no to już tego konta nie dzierży, w związku z czym to jest też taka ciekawostka, że to w jakiś tam sposób było sprzedawane, pomimo że konto zbanowane, no to jestem ciekawy, jak to wyglądało i kto na coś takiego wyłożył siano. Ej, stój, te noże w CS2 nie wyglądają tak źle, nie? Ale oczywiście ten wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Mam na to jeden sposób. Zapraszam cię na Hellcase, gdzie znajdziesz wiele skrzynek, przykładowo taka zadyszka. A z niej taka emeczka za $15. Oprócz skrzynek mamy również kontrakty, tu wrzuciłem $121 i wyciągam 105, ale kosa, ja jestem z niej nawet zadowolony. Case battle. I let's go, z bitwy na 4 graczy zganiam z taką AWP. Jeżeli masz 18 lat i chęci, klikasz sobie uzupełnij. Następnie wpisujesz kodzik FIAKO, który daje ci na start oczywiście 70 centów oraz 10% do depozytu, więc według mnie warto. Zapraszam, link w opisie. To co to jest na tym koncie jest po prostu potężne, bo tutaj jest naprawdę mega dużo Katowic. Mega dużo różnych ciekawych innych przedmiotów, jak to możemy zobaczyć, i to naprawdę w kondycji niesamowitych. W sensie mówię tutaj o patenach, mówię tutaj o lukach i tak dalej, a o same naklejki też no lipne nie są, umówmy się. Ja pierdzielę, jak na to patrzę, to mi się aż niedobrze robi. No to nie są tanie rzeczy, umówmy się, tak? To nie kosztuje sobie tej 5 groszy, tylko troszeczkę więcej. Umówmy się, to nie są tanie rzeczy, tak? Ja pierdzielę jeszcze tajtany. No, jest dość grubo, jest dość grubo. I teraz pytanie, co się może wydarzyć, bo jest jakaś cień szansy, że po prostu w momencie ten ten ban na market się skończy, no to w jakiś sposób zostanie to przedłużone na dłużej. To jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że tak na dobrą sprawę będzie miał, skończy mu się ban na market, ale dalej nie będzie mógł tego tradeować. Kolejna opcja jest taka, że skończy mu się ban na market i jednocześnie skończy mu się również ban na trade. No to wtedy już w ogóle będzie zalew dość wielu przedmiotów związanych z Katowicami 2014, bo jest duża szansa, że chłop będzie wygłodniały, że czekał naprawdę i odliczał dni do tego, odliczał po prostu nawet sekundy chyba nawet do tego dnia, kiedy tylko będzie mógł to opchnąć, więc być może nawet będzie skłonny to zrobić za niższą cenę. To może być dość interesująco i dość ciekawie. Co należy również zwrócić, co należy również wziąć oczywiście pod uwagę, to to, że dość zabawnie byłoby, gdyby tylko i wyłącznie można było sprzedać na Steam Markecie. Wtedy co, chłop to będzie w jakiś sposób sprzedawał po prostu za maksymalną cenę na markecie? No to nie ma najmniejszego sensu z jednej strony, ale z drugiej strony, jeżeli to jest jedna opcja, no to w sumie może to jest naprawdę jedna opcja. Więc być może zaopatrzenie się, zrobienie jakichś buy orderów na przedmioty z Katowic 2014, może nie jest najgłupszą opcją po prostu, żeby to gdzieś tam się jakieś siło, żeby to właśnie gdzieś tam się wam trzymało. Więc to wszystko wygląda dość, dość ciekawie i to wszystko może mieć dość ciekawe. Znaczy, po prostu jestem ciekawy, co się z tym dalej wydarzy jako tako. Bo to naprawdę widzę kilka ciekawych scenariuszy, kilka ciekawych rozwiązań tej właśnie sytuacji. A to jak to się do końca rozwiąże, no to jest dość interesujące. Do końca też nie jesteśmy w stanie oszacować, co tam w 100% jest, bo te wszystkie przez to, że ekwipunek jest jakby zablokowany, to nie może tam sprawić na stronkach third party. Więc to tak w ten sposób wygląda. No widzimy tutaj już jakieś mocne crafty naprawdę porobione. Ciekawe noże również, widzimy tutaj też są. Także no konto jest niebyle jakie. I może być z tym dość ciekawie, może być z tym dość zabawnie, jeżeli będzie się okaże, że te właśnie naklejki z Katowic 2014 będzie trzeba opchnąć na markecie Steam. To byłoby naprawdę bardzo, bardzo śmieszne.